tradycyjnie. Rzuć palenie dla dobra swojego i swojej rodziny. Pisanie reklam telewizyjnych to niewdzięczne zajęcie. Musicie docenić ten wysiłek. Ludzi, którzy piszą dialogi, scenarzystów, czasem pracujących w zespołach. Przy tak skomplikowanych formach nie ma w tym nic dziwnego. Wyobraź sobie, że pół dnia siedzisz nad czystą kartką papieru i zupełnie nic nie przychodzi ci do głowy. Oto dwie reklamy, które powstały właśnie jako efekt takiej twórczej desperacji. Uważaj na ten szalony smak. A niech to. Australijczycy nie zgodziliby się na nic innego. Musicie przyznać, że pomysły były wybitne, prawda? Ktoś w telewizji miał naprawdę ciężki dowcip, dopuszczając się do... Osa. Osa. Usługi szklarskie tańsze dla klientów sam Wirkę. Kiedy ukończysz 16 lat, możesz bezpiecznie oddawać się dwóm największym przyjemnościom. Ta druga to korzystanie z ulgowych przejazdów dla młodzieży. Ekspresowe usługi pocztowe zatrzymujemy się tylko na czerwonych światłach. Zbyt ciasne dżinsy? Wybierz Lee. Lee zawsze pasują. Jeszcze. Nie cierpię, gdy mi to robi. Fosters, wszyscy cię kochamy. Nie wszyscy.
Dziękuję bardzo. Zapraszam do zwariowanego świata reklamy, przeglądu najlepszych reklam telewizyjnych z całego świata. Program ten jest prezentowany nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także w 23 innych krajach. Tak więc w telewizowie w Niemczech, Guten Abend, w Hiszpanii, w Grecji, Norwegii, Indianie Navajo, Francuzi, no cóż, oni nigdy nie kupią tego programu. Dopóki nie dołożymy go do bloku innych nieoglądanych przez nikogo, dlatego że brali w nich udział Francuzi i kompletnie je zepsuli ciągłym posapywaniem na ekranie. Wraz z rozwojem połączeń satelitarnych, telewizja stała się wielkim globalnym biznesem. Jeszcze nie tak dawno mieliśmy tylko dwa programy. BBC i ITV. I wyobraźcie sobie, musieliśmy wstawać z fotela, żeby zmienić kanał. Teraz jednak jesteśmy świadkami telewizyjnej rewolucji. Bardzo szybko okaże się, że przeciętna gospodyni domowa może wybierać z pomiędzy 500 kanałów. To prawda. Ciekawe tylko, za pomocą jakiego urządzenia będzie to robić. Mamo, gdzie jest kanapa? Chyba spadła za pilota. Jednak czy ilość oznacza jakość? Oglądaliście UK Gold? I jeszcze musimy za to płacić. Za 24 godziny powtórek seriali sprzed wieków i dwie prognozy pogody, które są diabła warte. Za to wiadomości są niezłe. John Major wciąż jest premierem. To, że 15 lat temu księżna Wali dobrze bawiła się w towarzystwie jakichś rugbystów, przeszło zupełnie bez echa. Ale najgorszy program, jaki można obejrzeć w UK Gold, to mój własny show. 15 lat temu zrobiłem dla nich program rozrywkowy o... No cóż, łysych. Którzy mają po 50 lat i są impotentami. Weźmy teraz Sky Sports. Świetnie jest mieć kanał zarezerwowany dla sportu, ale program trwa 24 godziny na dobę i trzeba go czymś wypełnić. Na przykład bezpośrednią transmisją 3-godzinną z Santa Monica z turnieju juniorek w siatkówce plażowej. To dokładnie tak, jakbyście oglądali Słoneczny Patrol. Tylko że w meczu siatkówki jest jeszcze jakiś sens. Nieważne jednak, jak kiepskie rzeczy trafiają do programów telewizyjnych, i tak najlepsze w nich pozostają reklamy. Niektóre dziewczęta nie czułyby się zbyt pewnie w tej sytuacji. Ona jednak czuje się wspaniale. Przerwa? Ponieważ ma na sobie bieliznę No Knickers, której wcale nie czuje się na ciele. Film Fuji, używany przez najlepszych fotografików na świecie. Być kobietą. Być kobietą to znaczy być prowokującą. Być kobietą to znaczy być elegancką. Być kobietą to znaczy być
piękną. Być kobietą to znaczy być damą. Być kobietą to znaczy być sobą. Trochę zepsuło nam się powietrze. Ta reklama kierowana była do nowoczesnej kobiety. To typ, który ostatnio się rozmnożył. Nowoczesny mężczyzna poszedł do lamusa. Zastąpiła go nowoczesna kobieta wraz z nowym kochankiem. Kobieta nowego typu, nazwijmy ją nową kobietą, już nie zostaje w domu, by pilnować dziecka. Robi to mąż, podczas gdy ona udaje się na poszukiwanie nowego kochanka. Najczęściej jest to skrzyżowanie Gary Oldmana z Paulem Newmanem. Jest tylko mocniej znany Old Spice'em i bardziej wytatuowany. Oczywiście kobieta nie wychodzi za nowego kochanka, ponieważ nowy kochanek jest co noc inną nową kobietą. Wraca do starego męża, podczas gdy poprzedni kochanek topi swoje smutki w kolejnych szklaneczkach whisky, po czym zwraca wszystko wprost na nowe dżinsy. Kiedy się nad tym zastanowić, to psychologia reklamy jest prosta. Kiedy chcesz, żeby nowoczesna kobieta pomyślała o nowym kochanku, trzeba zademonstrować najważniejsze jego zalety. Popatrzmy. Mężczyźni, wszyscy są tacy sami. Czy to spod znaku raka, lwa, czy wodnika. Powiedzmy jednak szczerze, jeżeli chodzi o romans i seks, większość z nich kończy, kiedy ty dopiero zaczynasz. Jest jednak jeden znak zodiaku, który nigdy nie ma dosyć. Seks horoskop Clio, tylko w listopadowym numerze. Heteroseksualne kobiety są obecnie grupą, w której liczba przypadków AIDS najbardziej gwałtownie wzrasta. Kobiety, niech wasi partnerzy używają prezerwatyw. Ochrona swojego życia jest tak samo ważna, jak utrzymanie swojego związku. Pamiętacie te czasy, kiedy jedynym miejscem, gdzie można było kupić prezerwatywy, były zakłady fryzjerskie? Zawsze można było rozpoznać gościa, który prowadzi bogate życie seksualne. Był bardzo krótko ostrzyżony. Janet Street Porter powiedziała ostatnio, że przemysłem telewizyjnym kierują ludzie w średnim wieku, ze średniej klasy i z równie średnią inteligencją. Prawdziwy szok. Zupełnie jakby innymi przemysłami kierowali Chińczycy, narkomani, homoseksualiści, do tego ciągle na prochach. Przy okazji naszym zagranicznym telewidzom Janet Street Porter kojarzy się zapewne ze szczęką na dwóch nogach. Chociaż telewizją rządzą ludzie średnio inteligentni, to w przemyśle reklamowym zdarzają się kompletni debile. Oto czaszka przeciętnego motocyklisty. A oto całkiem zwyczajny hełm motocyklowy. To jest zwykły wypadek drogowy. Jak widzimy, zawsze należy przestrzegać przepisów. Kochanie, co się stało? Znów leci zimna woda. Koniec z mrożącymi krew w żyłach wypadkami. Korzystaj z naszych podgrzewaczy.
błyskawiczna galaretka. Gotowa w niecałą godzinę. Krawiec. Książki telefoniczne. Pokazujemy wam niektóre z najzabawniejszych reklam z całego świata. Ale czasem warto jest obejrzeć coś, co należy do reklamowej strefy mroku. Takie reklamy prezentowane są zwykle późno w nocy. Mają długość przeminęło z wiatrem, ale budżet dobranocki dla dzieci. Im dłuższa jest reklama, tym mniejszy i mniej użyteczny zachwalany w niej produkt. Weźmy na przykład półgodzinny epos na temat wzmacniacza mięśni nóg. Jak to się nazywa? Coś, co kosztuje 60 funtów i służy do chodzenia. £60 za kawałek skrzynki na butelki z mlekiem? Plus instrukcja. 1. Podnieś nogę. 2. Opuść nogę. 3. Podnieś nogę. 4. Wyrzuć przyrząd na złom. Teraz jest wspaniała nowa reklama czegoś, co nazywa się tonerem mięśni brzucha. Absolutnie oryginalne urządzenie. Musisz je tylko kupić, umieścić między nogami i poruszać w górę i w dół. Oni twierdzą, że można to robić gdziekolwiek. W autobusie, w biurze, w czasie oglądania telewizji, na przykład relacji z kobiecej siatkówki plażowej. Po 3 tygodniach masz wspaniałe mięśnie, chociaż kiepski wzrok. Nie jest jednak łatwo narzucić sobie treningowy reżim, mimo iż przemysł reklamowy przedstawia nam takie oto wyobrażenie mężczyzny. Podkoszulek. Podkoszulek. Spodnie, proszę. Tylko jeden dziennie. To pewnie gej. Czy wiesz, ile trzeba użyć tego, żeby obudzić w nim żądzę? Albo gdzie przypiąć to, żeby go podniecić? Czy wiesz, jak go ostudzić przy użyciu tego? A czy wiesz, jak użyć tego wyłącznie dla jego przyjemności? Dowiesz się, czytając Cleo, pismo, które wie, czego pragnie prawdziwa kobieta. W tym numerze bezpłatny dodatek o pielęgnacji ciała. To jest Artur. To jest Fritz. To jest Hans. A to jeden z 30 wymarzonych chłopaków spragnionych waszego uczucia. Tylko w Petrze. Wszystkie modele męskie były wspaniałe, ale co oni mieli między uszami? Zazwyczaj język fotografa. Ci goście zarabiają fortunę. I za co? Przechodzisz 5 metrów, zatrzymujesz się, marszczysz brwi,
Zawracasz, zmieniasz spodnie i znów od początku. Znam facetów, którzy mają problemy z prostatą i robią to zupełnie za darmo. Teraz Janet Street Porter mogłaby pomyśleć, że kobiety o jej umyśle dokonałyby w telewizji prawdziwego przełomu. Ale ja twierdzę, że na świecie nic się nie zmienia. Oto reklama z lat 50., którą wygrzebaliśmy w naszych archiwach. Przedstawia niezwykłą, naprawdę niezwykłą kobietę, która do tego nie boi się mówić poetyckim językiem. Nowoczesna kuchnia Jane Beaton. Wczoraj otrzymałam zamówienie na niezwykle ważny materiał. Muszę sprawdzić, w jaki sposób robi się najnowszy tłuszcz do pieczenia ciast. Robię materiał o produkcji tłuszczu Cookin. Tak, w fabryce powiedziano mi, że mogę przyjechać. Są gotowi odpowiedzieć na moje wszystkie wnikliwe pytania. Będę tam jutro. Mój Boże, bywałam już przedtem w takich fabrykach, ale ta zrobiła na mnie niebywałe wrażenie. Tutaj, w tych monstrualnych zbiornikach, znajdują się naturalne oleje sprowadzane ze wszystkich zakątków świata. Jakie procesy zachodzą wewnątrz tych cystern? Oleje podlegają tu rafinacji, neutralizacji i filtrowaniu. Poddawane są obróbce, aby tłuszcz spożywczy, który otrzymujemy, był najwyższej jakości. A panowie czym się zajmują? Po zważeniu olejów mieszamy ze sobą według naszej specjalnej receptury. To znaczy przepisu? Wprost niebywałe. Jak to działa? To bardzo skomplikowana maszyneria. Dokąd powędrują te paczki? Część z nich znajdzie się w naszych laboratoriach. Musimy wszystko dokładnie sprawdzić. Przeprowadziła pani właśnie jeden z rutynowych testów. Tak, nasza praca polega na tym, by upewnić się, że za każdym razem, gdy pieczemy ciasto, otrzymamy taki sam produkt. Bardzo dobre, wcale nie czuć tłuszczu. To wymagało wiele pracy. Używaj Cookin. To prawdziwy tłuszcz. Teraz już wiecie, jak robi się herbatniki, co? Od lat twórcy reklam próbują wszystkiego, żeby tylko sprzedać nam jakieś rzeczy. Teraz bardzo modne stało się sponsorowanie. Na przykład ostatnią trasę koncertową Rolling Stones sponsorował Volkswagen. Zaprojektowany przez komputer, zbudowany przez roboty, kierowany przez wiecznie pijanego Keita Richarda. Ale czemu czekać na sławę, żeby zdobyć sponsora? Można już od dziś, od urodzenia. Na przykład nazwać swoje pierwsze dziecko American Express, bo nie ruszasz się bez niego z domu. Drugiemu dać imię Paxo, bo jeśli masz ich dwójkę, to jesteś naprawdę szczęśliwy. A jeśli zdarzy ci się trzecie, nazwij je na cześć wytwórni prezerwatyw, która potrafi schrzanić nawet tak prostą rzecz. Jednak w reklamach prezentowanych w zeszłym roku w Wielkiej Brytanii królowała loteria narodowa. Cóż to za wspaniała rzecz. 20 milionów zwykłych ludzi wydaje po 5 funtów po to, żeby jeden nędzarz stał się milionerem, a 200 innych mogło pójść do opery. Dzięki Bogu udało nam się uratować od licytacji dokumenty Churchilla. Kiedy pomyślałem, że je będziemy komuś sprzedawać, przeżywałem bezsenne noce. Cóż to za koszmar? Mogliśmy stracić 13 milionów funtów. Tym bardziej, że pieniądze miały trafić na fundusz jakichś tam przeszczepów nerek. Nie mogę zrozumieć loterii. Jeśli chcesz zrobić zakład z szansą wygrania 1 do 14 milionów, to idź do miejscowego bukmachera i obstaw wygraną torysu w następnych wyborach. Albo podaj kolejną datę ślubu Dale'a Whitona. Jednak brytyjskie reklamy loterii okazały się skuteczne. Niezniszczalne marzenia można przedstawić na różne sposoby. Spadające skały. Zakreśliłeś już swoje numery na kuponie lotto? Albo co? Zdarzały się już dziwniejsze rzeczy. Są milionerzy i ludzie, którzy wygrali w lotto.
Brytyjczycy złapali bakcyla loterii z innych krajów, jednak wciąż istnieją reklamy pewnych produktów, których nie zobaczymy w brytyjskiej telewizji. Siedzicie wygodnie? Nie? W takim razie mam coś specjalnie dla was. Przeciwko koszmarowi hemoroidów. Albo... Tulipan, wyjątkowo nawilżający żel intymny. Nie wiem, czy w Wielkiej Brytanii zezwoliliby na emisję tej reklamy. Być może przypominacie sobie, kiedy ostatni raz zanurzyliśmy się w odmęty zagranicznych reklam przybyłych do nas z Japonii, całkowicie pozbawionych sensu. Jeśli pamięć was zawodzi, oto jedna z nich. Zimno nam w głowy. Mamy już dosyć. Łatwe do naklejenia, podręczne plasty rozgrzewające. Kurczę, dalej tego nie łapię. Ale ci wspaniali ludzie, którzy przywlekli do Europy modę na karaoke, mogą sobie teraz posłuchać, jak to wygląda w oryginale. Zimno nam w głowy. Mamy już dosyć. Miło was znowu widzieć. Łatwe do naklejenia, podręczne plastry rozgrzewające. Prawdopodobnie Japończycy umierają ze śmiechu, kiedy to widzą. Ale jest to jednocześnie dowód, że niektóre dowcipy nie znoszą podróży. Występowałem ostatnio w Nowej Zelandii i powiedziałem, że nie powinni obawiać się francuskich prób jądrowych na południowym Pacyfiku, jeśli jednym z efektów ubocznych jest Joanna Loom. Ani uśmieszku. Francuzom z kolei powiedziałem, że jeśli chcą testować swoje bomby na południowym Pacyfiku, to nie powinni się skarżyć, że Algierczycy sprawdzają swoje w paryskim metrze. Na szczęście jednak większość żartów nie zważa na granice. Naprawdę próbowałem już wszystkiego, żeby pozbyć się tłuszczu. Bardzo się starałem. Kupowałem każdy produkt, jaki pojawił się na rynku, ale nic nie pomagało. Aż w końcu usłyszałem o czymś, co likwiduje tłuszcz w kilka sekund, bez żadnego wysiłku. To prawda. Wcale się nie wysiliłem. Chcecie zobaczyć? Oto ja przedtem. A to ja potem. Topsod, rewelacyjny proszek do maszyn do zmywarek, natychmiast usuwa tłuszcz i chroni twoje naczynia. Czekolada Dairy Milk. Prawdziwy smak życia. Dobrze, że to nie były płatki śniadaniowe Cadbury. W pierwszym przypadku mogłem się mylić, ale miałem wrażenie, że produkt nazywał się tak jak po angielsku zboczeniec. Tak to już jest z reklamami z różnych krajów. Musisz być pewien, że rozmawiasz w tym samym języku, co twoja publiczność. Czasami jednak potrzebujesz pomocy. Jak mówić po australijsku? Sałatka. Niewielka przekąska. Pilot do telewizora. Piwo.
Foster's, po australijsku, piwo. Patrz, to po prostu zwykła bułka, żadnego nadzienia, można pukać i pukać, a w środku nic nie ma. Ale to jest bułka rock'n'rollowa. Co my tu mamy? Wspaniałe nadzienie truflowe. Co on powiedział? Nadzienie? Jakie nadzienie? Nic nie powiedziałem. Powiedziałeś truflowe? Co za nadzienie? Proszę, zjedz mnie. Ciekawe, jak je tam wsadzili. Nie wiem, nie widzę żadnych drzwi. Bo to nie dom, tylko bułka. Gdzie moje skarpetki, kochanie? Gdzie moje skarpetki, kochanie? Gdzie moje skarpetki? W firmie IKEA poddajemy nasze wyroby ostrym testom trwającym cały rok. Sprawdzają one wytrzymałość mebli na 3-letnie użytkowanie przez klienta. Siadaj, proszę. Siadaj, proszę. Każdy nasz produkt otrzymuje specjalny certyfikat świadczący o ich jakości. Dzięki temu klient ma pewność, że kupione przez niego meble są nie tylko funkcjonalne, ale i wytrzymałe. Gdzie ja to włożyłem? Gdzie ja to włożyłem? IKEA. Szwedzkie meble do twojego domu. Zrobisz sobie krzywdę. Zrobisz sobie krzywdę. Zrobisz sobie krzywdę. Przez wszystkie lata, kiedy oglądam reklamy z całego świata, zawsze zwracałem uwagę, że używano w nich wielu zwierząt. Ostatnio jednak wyszły one z mody. Przynajmniej psy zastąpiono przez inne, mniej popularne stworzenia. Firma odzieżowa Grand Slam, znana z produkcji męskich podkoszulków, rozpoczęła również produkcję innych części męskiej bielizny. Oto nasze nowe slipy. Są nowoczesne, modne i mają o wiele lepszy krój od tych, które dotychczas używałeś. Szyjemy je specjalnie z myślą o tobie. Pytasz, skąd będziesz wiedział, że to właśnie produkt firmy Grand Slam? Sam popatrz. Grand Slam, bielizna dla mężczyzn. Potrzebujesz nową kurtkę? Tylko jeans. Clio, jedzenie dla kotów. Więcej witamin, aby twój kot był silniejszy. Poziom emitowanych zanieczyszczeń od dawna już dość niski. Został w naszym nowym dieslu zmniejszony jeszcze o 50%. Następny samochód. Pewnego dnia wszystkie diesle będą takie. Mercedes z nowym silnikiem diesla. Mamma mia, gdzie są moje papierosy? Jasny gwint. Znalazłem pańskie papierosy w kuchni. A tak przy okazji, czy nie widział pan świnki morskiej? Jeśli nie możesz nakłonić zwierzęcia, żeby zrobiło dla ciebie jakąś sztuczkę, musisz o to poprosić człowieka. Nie ma u nas Królewskiego Towarzystwa Ochrony Ludzi przed Okrucieństwem, ale gdyby działało, to twórcy tych reklam pewnie na długo straciliby dobre imię w oczach innych ludzi. Słuchajcie naszej stacji, albo on będzie tańczył nago.
Bel Hair, nowe kosmetyki do pielęgnacji włosów. Możesz dowolnie zmieniać fryzurę, zwiększać objętość włosów, stawiać je, zakręcać loczki, a jeśli sobie życzysz, możesz je zaczesać na bok. Dzisiaj zaczeszę wszystkie do tyłu, a la Clark Gable. Chyba się zgubiliśmy. Co mamy robić? Popatrz, to dobra wróżka. Ona nam pomoże. Nie bójcie się, dzieci. Pomogę wam. Stren, najbardziej wytrzymała żyłka wędkarska na świecie. Nazywam się Henryk Koszt, a to moja żona. Chyba to właśnie mnie szukacie. Jeżeli interesuje was niewysoki koszt, kupujcie w Hardware House. British Knights. Jedzenie dla kotów. Przyjdź do nas, zbadamy ci wzrok za darmo. W XIX wieku ludzie płacili za to, aby oglądać wędrowne szpitale dla chorych psychicznie. Mogli się nieźle pośmiać z nienormalnych pacjentów. Teraz oczywiście żyjemy w cywilizowanym świecie. Wariatów umieszcza się w reklamach i można się z nich śmiać za darmo. Teraz zagram coś specjalnie dla was. Każdy wie, że Kalifornia to szalone miejsce, a jedzenie kalifornijskich orzeszków to szalona przyjemność. Od... Jak dawna pani siostrze wydaje się, że jest lodówką? Od 2 lat. Dlaczego nie przyszła pani do mnie wcześniej? Ponieważ dopiero od niedawna siostra zaczyna się rozmrażać. Wyjaśnijmy to dokładnie. Chciałaby pani, żebym powstrzymał pani siostrę, która jest lodówką, przed rozmrożeniem się. Tak, w przeciwnym razie nie będę miała gdzie chłodzić piwa. Poznaj świece zapachowe Breeze, które tworzą niezwykły nastrój. Poczuj relaksujący aromat brzoskwiny, radosny zapach wiosennych kwiatów, zmysłową woń magnolii i wanilii. Breeze zapamiętuje zapachy natury. Świeżość, którą daje większość płynów do płukania, znika w ciągu dnia. Dlatego ubrania twoich najbliższych przejmują wszystkie rodzaje niechcianych zapachów. Odkryj nowy system świeżości Lenora. Zapach większości płynów ulatnia się szybko. Nowy Lenor Super Fresh uwalnia świeżość stopniowo, chroniąc tkaninę przed obcymi zapachami. Z Lenorem ubrania twojej rodziny zaczynają dzień świeże i pomimo codziennych zapachów pozostają świeże i miękkie przez cały dzień. Nowy Lenor Super Fresh. Tyle miłości z takiej świeżości. Czy przygotowanie codziennych wiadomości jest tak ważne? Czy też istnieją rzeczy ważniejsze? Zapraszamy na serial komediowy Jak się robi wiadomości. Jak się robi wiadomości? Od poniedziałku do piątku o 17:35 w RTL 7.
Nawiązałam z nimi kontakt jakieś 6 lat temu. Nagle moje ciało wypełniło się miłością. Cześć, jak się miewasz? Dobrze, a ty? Wspaniale, dziękuję. Co chciałbyś wiedzieć? Każdy wie, że Kalifornia to szalone miejsce, a jedzenie kalifornijskich orzeszków to szalona przyjemność. To były przykłady kompletnego pomieszania zmysłów. Ale istnieje druga strona medalu. Czasem twórcy reklam chcą nas czymś zaskoczyć albo wręcz zmusić do myślenia. Ostatnio usłyszałem, że Eric Cantona zapowiedział przed kamerami kampanię pod hasłem "Wykopmy rasizm z naszych boisk". Widać, naprawdę się tym przejął, bo zaraz potem wykopał jednego rasistę z trzeciego rzędu trybun. Potentaci rynkowi muszą jednak uważać. W Ameryce weszło w życie prawo zakazujące dyskryminacji ludzi z powodu wieku. To bardzo słuszne. Ale może spowodować pewne komplikacje. W American Airlines mają 73-letnią stewardessę. To szczera prawda. Cześć, jestem Doris. Czym mogę ci służyć? Raczej nie marzysz wtedy o tym, żeby Barbara Cartland usiadła ci na kolanach i wyszeptała gorące słówko. Wiecie, że stewardessy mają swoje pomieszczenie z przodu samolotu. Kiedyś oddzielała je zasłonka, teraz stalowe drzwi z maleńkim wizjerem. Pukasz więc i wołasz: halo, kto tam? Czy mogę prosić o drinka? A czy przyszedł pan z rachunkiem za gaz? Nie, jestem pasażerem. Pan wie, że mam w domu psa? Proszę posłuchać, silnik się pali. W porządku, zadzwonię po policję. Nie możemy jednak pozwolić sobie na myślenie stereotypami. W latach 90. trzeba mieć otwarty umysł. Jedyny napój, który zaspokaja pragnienie. Ciesz się swoją emeryturą. Poprosiliśmy niemieckiego miłośnika piwa, żeby zdecydował, które z tych piw jest lepsze. Bezalkoholowy Lysholmer, czy niemieckie piwo bezalkoholowe? Bezalkoholowy Lysholmer smakuje o wiele lepiej. Jeden naród, jedno piwo. Jeszcze jednego Tuborga. Moglibyście pomyśleć, że to było angielskie ogłoszenie.
Ale gdyby tak było, to po kolejnej szklance naszego piwa to kobieta wolno i kusząco zamieniłaby się w Camille Parker. Cudzoziemcy nie mogą zrozumieć naszej obsesji na punkcie kary. Całkiem słusznie. Ja też nie rozumiem, jak można za ciężkie pieniądze kupować coś, co spala ci gardło. A może ktoś mi powie, co to są te kolorowe kuleczki w pilawie z ryżu? Ciekaw jestem, czy dobrze się domyśliłem. Oni zbierają ten ryż z tego, którym obrzuca się pary młody przy wyjściu z kościoła, razem ze żwirem i kamyczkami. Dlatego pilaw zawsze tak chrzęści w zębach. Ja tam na przykład zwracam uwagę na takie drobnostki. Skoro już mowa o ślubach, czasami są one dość wyjątkowe. Tabletki Treo, natychmiastowa ulga przy nagłych bólach głowy. Mam nadzieję, że Kasia będzie ze mną szczęśliwa. Chcielibyśmy bardzo podziękować cioci Pam. Szczególnie jesteśmy wdzięczni za przygotowanie takich pięknych sukienek dla Druhen. No i oczywiście za pomoc w szybkiej przeróbce mojego garnituru. Moja córka długo wam nie zapomni, że zeszłej nocy doprowadziliście jej męża do takiego stanu. Z pewnością, jeżeli wszystko zawiedzie, to przynajmniej rękę będzie miał sztywną. Czemu właściwie wieczór kawalerski nazywa się kawalerskim? Jeden z moich kumpli obudził się po swoim w ubikacji wagonu sypialnego do Glasgow, przyklejony do drzwi z całym interesem w maści rozgrzewającej i orzeszkach ziemnych. Ale jeszcze gorsze są wieczory panieńskie. Naprawdę potworne. Mówię wam. Z własnego doświadczenia. To nie żart stać nago przed tłumem 500 patrzących na ciebie z pożądaniem kobiet i grać im na jednej strunie gitary Chodź tu do mnie, kochanie, rozpal mój ogień grupy The Doors. Pomarzyć dobra rzecz. Nagość zawsze jest źródłem zakłopotania, zwłaszcza mężczyzn. Chętnie czytana gazeta w Szwecji. Potrzebujesz niegniotących się spodni? Wybierz nową kolekcję Lee. Przepraszam. Czy nie moglibyście chociaż przyczepić kartki świeżo malowane? Dzięki wam nie będę miał co na siebie włożyć. Mam dość. Wracam do domu. Przykro mi. I słusznie. Pralnia chemiczna. Nenex. Więcej informacji, więcej rozwiązań, więcej stron.
Zbliżamy się do końca naszego programu i pomyślałem sobie, że za jakieś 50 lat pokażą go UK Gold. Tak więc pozdrawiam was wszystkich i was, którzy oglądacie mnie w roku 2047. Szczególnie serdecznie pozdrawiam jego królewską mość, króla Williama i królową Dianę Carling. Pozdrowienia dla nowego króla i królowej Australii, Karola i Kamili, zwanych także przez przyjaciół Flądrą i Kłapouchym. Gratulacje dla Dale'a Whitona za wygraną 750 milionów funtów w loterii krajowej i z okazji piątkowego ślubu. Gratulacje z powodu wyboru na trzecią kolejną kadencję dla pana premiera Blaira. Dobra robota, Lionel. Dziękuję wszystkim. Dobranoc. Jesteś przeciętnym facetem, masz przeciętną pracę i przeciętną żonę. Twoje wieczorne rozrywki też są przeciętne. Futbol, porno, filmy wojenne. Mieszkasz w przeciętnym domu w przeciętnej dzielnicy. Ale czasem to za mało. To nie wystarczy człowiekowi takiemu jak ty. Więc idziesz do baru. Wypijasz kilka drinków. I dzwoniąc kluczykami idziesz do samochodu. Wsiadasz i stajesz się zimnym dupkiem. Możesz nie przestrzegać przepisów, nie zatrzymać się na pasach, przejechać staruszkę, kota lub dziecko, bo jesteś zimnym dupkiem. Zachowujesz się jak dupek. Pijesz i jedziesz? Wypij Real. Leon Stec, adwokat, specjalista od rozwodów. Jones, zapomniałeś o punkcie 1-3 naszego planu. Masz znaleźć, kupić i sprzedać. Zrozumiałeś? Nie? Pozwól, że ci wyjaśnię. Punkt drugi, jesteś zwolniony. Jane, kochanie, zarezerwowałaś miejsce w restauracji? Sama ugotujesz. To lepiej kup dużo papieru toaletowego. Tylko, żeby był mięciutki. To jeszcze raz ja, tak? To ja. Musimy zmienić taktykę. Wybrałem twój raport. Moja żona dziś gotuje. Nie wiem, czy jutro przyjdę do pracy. Papier toaletowy Quartet, zalecany przez proktologów. Opracowanie wersji polskiej, Studio Company Warszawa. Tekst Anna i Paweł Oględzcy. Czytali Jacek Jarzyna i Piotr Makowski. Sponsorem prognozy pogody jest światowy lider w dziedzinie ekspresowych przesyłek lotniczych. Dzień dobry, Majka Popielarska. Cóż to była za niedziela? Szkoda, że już się kończy. Kiedy dzisiaj rano obudziłam się, otworzyłam oczy i spojrzałam w okno, pomyślałam sobie, czy to na pewno 11 stycznia, czy to może przespane 2 miesiące i już marcowe promyki słońca. Dzisiaj ten, kto był na spacerze, na pewno nie żałował. Można było sobie pozwolić na lżejsze ubrania i wszystko wskazuje na to, że przez najbliższe dni nadal będzie ciepło i dosyć słonecznie. Już widzę uśmiech na Państwa twarzach, szczególnie po tych szarych kilku tygodniach. Ale oto szczegóły prognozy na najbliższe dni.
W nocy będzie pogodnie, na Górnym Śląsku niebo może być nawet bezchmurne. Padać może jedynie na północnym wschodzie, poza tym sucho, ale mogą tworzyć się mgły. Nadal bez mrozu, w Bieszczadach 0 stopni, na Mazowszu i Podkarpaciu będzie 1. Na Dolnym Śląsku 2, 3 na Mazurach, a 4 w Wielkopolsce. Na Pomorzu i Wybrzeżu 5 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. W dzień również pogodnie, tylko na północnym wschodzie miejscami może się bardziej chmurzyć i wtedy trochę pokropi niewielki deszcz. Rano może być mglisto. Jeszcze cieplej niż dzisiaj, na Mazurach i Suwalszczyźnie 7 stopni, w Bieszczadach 8, na Mazowszu 9. Na Pomorzu i Wybrzeżu oraz w Wielkopolsce 10, a na Śląsku termometry mogą pokazać nawet 13 stopni. Wiać będzie raczej słabo, a ciśnienie 1005 hektopaskali. Od Wysp Brytyjskich przez zachodnią Francję, Portugalię i zachodnią Hiszpanię będzie padał deszcz. Na południu Skandynawii oraz w Estonii, Łotwie i na Litwie oraz we wschodniej części Półwyspu Bałkańskiego oraz w Grecji będzie też deszczowo. W Rosji może padać śnieg. Na wschodzie kontynentu od minus 4 do plus 6 stopni, na północy od 3 do 5, w Europie Środkowej od 9 do 12, a na południu i zachodzie kontynentu od 12 do 17 stopni. We wtorek na ogół pogodnie, jedynie na północy może padać co jakiś czas słaby deszcz. Nadal ciepło, na wschodzie 7-8 stopni, w centrum 9, a na zachodzie kraju od 10 do 12 stopni. W środę z kolei padać może na zachodzie kraju, tym razem najcieplej będzie w Bieszczadach 11 stopni, najchłodniej, ale i tak 7 stopni na Mazurach. Od przechodzących parę minut temu spacerowiczów usłyszałam, że ta roślina baziuje. Nie jest to jednak do końca prawda, bo to nie bazie, nie wierzba, tylko magnolia, która ma tak osłonięte pączki. Tutaj ktoś go ułamał, miejmy nadzieję, że nie zmarznie, bo ta roślina ma wyjątkowo piękne kwiaty. Na pewno je Państwu pokażę w czerwcu, lipcu. Zapraszam na prognozę pogody jutro o 19.50. Mam nadzieję, że będę mogła przekazać równie optymistyczne informacje, jakie przekazałam dzisiaj. Do zobaczenia, do jutra. Szczegółową prognozę dla wszystkich regionów Polski można uzyskać przez całą dobę pod numerem telefonu 0706-1234. Zapisz ten numer. Warto go mieć pod ręką. DHL, dotrzymujemy Twoich obietnic. Sponsorem prognozy pogody jest światowy lider w dziedzinie ekspresowych przesyłek lotniczych. Za chwilę film Ja tylko prowadzę. Zapraszamy Państwa na cykl filmowy ze znakomitym aktorem francuskim, który stworzył wiele niezapomnianych postaci filmowych. Wieczór z Alain Delon. Zapraszamy w poniedziałki o 20 w RTL 7. W kolejnym swoim wieczorze Alain Delon zaprasza na film Borsalino. Historia mafii w Marsylii w latach 30. Motorem działania, aby pomścić śmierć przyjaciela, staje się tytułowy kapelusz Borsalino. Borsalino w poniedziałek o 20 w RTL 7. Rick Kane, 18-letni surfer z Arizony, marzy o falach hawajskiego północnego wybrzeża i postanawia wziąć udział w corocznych mistrzostwach. Czy piętrzące się trudności nie przeszkodzą mu w realizacji zamierzeń? Północne wybrzeże we wtorek o 20 w RTL 7. Jeżeli twój komputer nie zawsze robi to, czego oczekujesz, nie panikuj. Nowy tygodnik Easy PC wyjaśni ci język komputerów i krok po kroku przeprowadzi cię przez różne programy. Arkusze kalkulacyjne z Easy PC to łatwe. Multimedia i CD-ROM z Easy PC to łatwe.
Dzięki Easy PC skompletujesz swój własny, obszerny przewodnik komputerowy. Zaprzyjaźnij się ze swoim komputerem. Kupuj Easy PC. Pierwszy numer z ekstra segregatorem już w kioskach.